nowe kebaby się pojawiły się. Dobre podobno. No ja mam nadzieję, że zjemy coś pysznego. I to wszystko kraftowe jest. Z tymi kraftowymi to wiesz jak to jest. Cztery nowe kebaby. Dwa z nich są nowe, a dwa zostały po prostu przez nas pominięte podczas nagrywania kebabowej Warszawy. Miło mi wrócić do tej serii. Ja ogólnie kebaba to lubię sobie zjeść. Dawno nie jadłem taka dobra kebaba. Tylko, że tu wszędzie będzie kraftowa, ja bym może kuleczkę bym chciał jakąś sobie zjeść. Coś. Pierwszy kebab widzicie już za mną, jest to restauracja w ogóle. Ale ja nie chcę do restauracji dzisiaj, ja chcę tak kebaba normalnie do ręki. I wiem, że się da, podobno się da. Baraninę mają, rozumiesz? 100% baran? Nie no, nie wiem czy 100%, ale chwalą się baraniną. Idziemy, elegancko. Karolkowa ulica, ta? Tak. Dobra, dawać. Pierwsza pozycja to jest doner kebab z baraniną. Jest doner kebab z kurczakiem, jest kebab wegetariański, shawarma, box doner, a dana durum jest wszystko w sumie. To jest taka po prostu turecka restauracja. Prawdziwa. My zawsze braliśmy mała na pół mieszana, a tutaj jak robimy? Po calaku? Zjadłby człowiek coś porządnie. To wezmę jednego kurczaka i jedną baraninę może. Tak jest. Po prostu i sprawdzimy, nie? Miało być 5 minut, czekamy już 15. No cóż, jakby ja mogę na kebaba dobrego poczekać. No ale się wydłuża się no. A w brzuszku burczy, nie ma co ukrywać. O. Słuchajcie, tak jak my informujemy was o tym, gdzie można dobrze i tanio zjeść, tak sponsor dzisiejszego odcinka, czyli aplikacja Dropsy, informuje was o najciekawszych okazjach na najlepsze produkty w niskiej cenie. Jest to aplikacja na wasze smartfony, której sam używam i ostatnio była akcja typu, że nie było iPhone'ów nigdzie. Wiele osób szukało iPhone'ów, chciało je kupić i nie wchodźmy tutaj proszę w wojenkę, czy lepszy jest iPhone czy Android, bo na to zbytnio nie mamy czasu. Działało to tak, że po prostu dostawałem rano powiadomienie, że iPhone 15 jest dostępny w Media Expert, w Media Markt, wiesz co chodzi, po prostu dostawałem informacje. Nie musiałem tego szukać sam gdzieś w necie. Tak samo macie informacje o różnych dropach, na przykład butów. Widzicie, że jutro czy pojutrze będzie jakiś tam model dostępny, który was może interesuje i będziecie mogli go kupić po prostu. Teraz gorącym tematem jest oczywiście nadchodzący Black Friday. Macie wszystkie sklepy i wszystkie promocje właśnie z tej okazji w jednym miejscu. Także nie musicie tego szukać i możliwe, że znajdziecie tutaj coś dla siebie. Jeśli lubicie oszczędzać robiąc zakupy, to aplikacja Dropsy jest dla was. Po prostu macie w jednym miejscu wszystkie promki, wszystkie trendujące produkty, informacje o dropach butów, macie tam wszystko. Link do pobrania aplikacji macie oczywiście na dole w opisie. Warto zerknąć, bo możecie coś zaoszczędzić. I zbliża się Black Friday, także nie przegapicie najgorętszych promocji. Hej. Kebab. Nie taki mały, a mały zamówiłem. 20 minut zamiast 5, co prawda, ale ciężkie, waży to swoje. Idziemy. Co tam masz? Ty no dwa rollo, to znaczy dwa lawasz. Nie jest to małe, powiem wam, że jestem w szoku wagowo. Naprawdę taki solidny, porządny do najedzenia się kebab. 20 zł kurczak, 21 zł baranina. Nie wiem jak to będzie z tą baraniną, no w Efesie czy w innych tych kebabach typu Esnaf też niby jest baranina, a to i tak jest przecież mieszanka z wołowiną. Tutaj zapytałem pani, powiedziała, że to jest sama baranina niby. Wjeżdżamy chyba. No jedziemy. Taka kebaba w lawaszu, to jest chyba właśnie ten z baraniną. Fajny lawaszyk, taki efesowy, naleśniczkowaty, fajny, mięciutki. Będzie chrupiący chyba, tak mi się wydaje. Ty, no nie jest to małe, to wygląda jak półtorej albo nawet podwójna porcja w efesie. Mhm. Za dwie dyszki, 21. Dobra. Ciekawie się zaczyna się. Oj, będzie. Wiesz co będzie się tu działo w tym lokalu? Będzie wysoko, widzowie. Mięso jest bardzo dobre i rzeczywiście czuć tego barana po prostu. Nie jest to aż tak narzucające się, żeby to przeszkadzało osobom, które nie za bardzo przepadają za takim mięsem. Jest to podobne mięso do FS-a, do Esnafa, do Sapko, do tych wszystkich Sirinów i tak dalej, tych takich topowych, nazwijmy to, kebabów. Ale mam wrażenie, że tutaj bardziej czuć tego barana, bardziej czuć tą kozę jakby, wiesz co chodzi. Wiem. Naprawdę niezłe, są bardzo dobre sosy. Od razu czuję pikantny sos, wziąłem oczywiście mieszany. To nie jest ten sos z pestkami, taki amritowy, czerwony, ale smakowo też jest taki kwaskowy, jest bardzo dobry. Bardzo fajnie tutaj działa, odświeża, nie zamula. Jest troszeczkę bardziej jakby fast foodowo, to znaczy ten sos łagodny nie jest taki jak w Efesie, że jest tylko jogurt. Czuć tu troszeczkę majonezu. Dobre to jest. Zajebiste to jest. Sosy są przepyszne, nie ma tutaj mowy o jakimś cukrze, wiesz, w sosie. Uh-huh. Nie jest to w ogóle słodkie. Taki lekko czosnkowy jest ten biały sos, lekko ziołowy. Kurde, dobre to jest. Bardzo dobry kebab. Uważam, że kurde... Mhm. Jest tutaj jeszcze pomidor się wyłonił, ale najbardziej to czuć tego ogórka i pietruszkę. To jest pietruszka! Jest naprawdę top, uważam, że top. Nie wiem, czy nie jest to lepsze od
Bo co tam teraz jest na topie? Jest wariat, który dostał taką trochę taryfę ulgową przez nas, bo zamówiliśmy wariata, czyli wersję z frytkami i chyba z serem jeszcze? Tak, z serem wtedy wzięliśmy, więc to już w ogóle jest eksplozja. No ale jeśli chodzi o te takie prawilne kebaby, zbliżone bardzo do tureckich, to ja myślę, że to jest nowy najlepszy. Mięso jest podobne, no to wiadomo, no nie wymyślisz nic innego jakby. To może się różnić tylko ta proporcja tej wołowiny do baraniny. Uważam, że top. I jeszcze cena 21 zł. To jest naprawdę, to nie jest mały kebab. To nie jest mały kebab. Mola, 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 naprawdę mola, mola, pycha, przepyszny. Tu jest właśnie znowu ta akcja, co w tym kebabie Mavi, pamiętasz to Mavi? To mięso wołowo-baranie, czy tam baranina, jak oni to mówią, jest bardzo podobne do FS-a, tylko że w FS-ie nie możesz sobie wziąć kurczaka, bo tam kurczaka nie serwują. Tutaj bierzesz mieszane i masz naprawdę kozaka. No chyba, że kurczak jest ohydny. Zobaczymy. Przede wszystkim te sosy są naprawdę przepyszne według mnie. Kurczaczek złotówkę tańszy jest niż baran. No i ten lawasz tu jest fajny. Taki typowy naleśnik, bardzo fajny, bardzo fajnie to działa. Kurczak jest mniej wyrazistym mięsem, trochę soli bym tutaj dorzucił chyba. Ale połączenie tych mięs razem z tymi sosami i tą warzywną wkładką tutaj naprawdę byłoby mistrzostwem świata, jakbyśmy wzięli mix mix. Mix mix. Przepyszne kebaby. No. No chętnie bym coś z Kuby był. Sosy robią taką robotę, ten pikantny, no jest przepyszny, mógłbym go wylać naprawdę całą butę na ten kebab. Mega dobry kebab, naprawdę polecam z całego serca. To już musi być naprawdę głęboki zachwyt, jak z całego serca. Była, jak składaliśmy zamówienie, niecała 13, a lokal był tak naprawdę pełny. Full, no. Bardzo dobry kebab. No i to mięso też mi tutaj smakuje. Ten kurczaczek jest fajnie przypieczony. Tylko obawiam się, że to jest słaby kebab na dowóz. Zanim oni go tu zrobią, zanim ci go przywiozą, to ten placek będzie taki, wiesz, przesiąknięty, namoknięty i tak dalej. Bo on jest dosyć cienki, delikatny, nie? Tak, wydaje mi się, że ten kebab jest idealny taki, żeby zjeść go tutaj na świeżo. Albo w lokalu, albo pod lokalem w samochodzie na przykład. No ale naprawdę, bardzo dobry. Nowy, ulubiony. Widać, że ten kebab cieszy się dużym powodzeniem. Nie tylko wśród Polaków, bo w lokalu było dużo zagranicznych osób, więc jeśli w restauracji jest dużo wielbicieli tej kuchni, no to coś musi w tym być. Baran, moi drodzy, baran. No i tak jak powiedziałeś, ten placuszek jest super. Pamiętam, z plackiem miałem tak troszkę na bakier chyba we Snafie, że on był taki grubszy, taki mocne, chlebowy, mocne. No. A ten jest tutaj naprawdę przepyszny. No kurczę, wola śródmieście, macie dobrego kebaba na ośce. Co tu dużo gadać, przepyszny. No i tak jak też powiedziałeś, z tymi sosami, petarda. Jedźmy na następnego, bo już głodny. Arcydzieło kebabowe bym to nazwał. Dobry. Jadziem, nie? Jadziem. Za mną już kolejny kebab, Tantuni. To też jest chyba jakieś nowe. Jesteśmy na ulicy Wolskiej, ma tylko 200 opinii, 4,8 średnia. Ogólnie całkiem nieźle się to zapowiada. Jeszcze dzisiaj będzie jeden kraftowy, który w ogóle ma wielki napis kraftowy na wolumenie, ten taki nowy. To też jest nowe. Dzisiaj same jakieś takie nowości, świeżynki. Fajnie jakby każdy z tych kebabów był naprawdę przepyszny i można by było nazwać ten film 4 kebaby, które musisz zjeść zanim to wszystko się skończy. Chodźcie do Tantuni. Dobry. Co mamy za mięsko? Wolna wołowina mieszana, prawda? To sam zrobię. Okej. Okay. To poproszę lawasza małego. Na pół go damy radę przykroić? Jak? Damy radę go na pół przykroić? Co? Super. Jest sosik mieszany. Widziałeś te baklawy? No, wszędzie je obserwuję. Ale wyglądają tutaj jakoś wyjątkowo dobrze. Ale nie wiem, czy damy radę później jeszcze 2 kebaby zjeść. Nie damy. Bo one duże są. Czy jedną na pół? Nie ma sensu. Nie ma sensu się obżerać? Może w tym ostatnim też będzie jakoś przekonująco i wtedy już na dopchnięcie. Nie poznaję cię. Z jakiego miasta Warszawy, nie wiem. Sami, nie to, sami robicie, nie? Co wiesz, co są? Jeszcze lepsza jest. Bardziej tłuste trochę od tego przed chwilą. Minimalnie bardziej tego barana czuć. Beskidy to smakuje jak to, co jadłem w Turcji ostatnio. Spróbuj. Chapaj. Dziękujemy. Jeszcze bym jedną tą pistacjową na wynos wziął. Fajnie przypieczone. Jednak się skusiłeś na baklawkę. No wezmę na wynos taką, bo wygląda naprawdę fajnie. Zapobiegawczo, no niech będzie. Nie musimy teraz jej jeść, ugryziemy sobie na koniec, wiesz. W ogóle o tym nie pomyślałem, że przecież możemy wziąć na wynos. No ja. Dlatego jest nas dwóch, bo jeden myśli, drugi nie. I kartą po prostu.
Do widzenia, smacznego, dziękuję. No dobra. Dziękujemy bardzo. Pięknie. Trzymajcie się, hej. Dostaliśmy w Gradisie, jakby panowie bardzo mili i to wszystko tak mega autentycznie tutaj wygląda. Jakby to mięso wyglądało przepysznie od razu jak weszliśmy. Island jak w Turcji. Dziękuję bardzo. Smakuje jak w Turcji. Dzięki. Tutaj werdykt chyba będzie jasny, to znaczy nie myślcie, że zostaliśmy przekupieni jakimś kebabem za 20 zł, bo tyle on normalnie tutaj kosztuje. Jest to znowu naleśniczek, czyli znowu lawa. Kurczaka tutaj nie zjecie, pan powiedział, że kurczaka, to że w kurczaka się nie bawimy. Mięso robią sami tutaj na miejscu, tego donera. A, bo on chyba nie dał tu sosów, czy dał? Były. Widziałem przy składaniu. Lodowa, cebula, pomidor, klasyczny zestaw. Od razu mi się nasuwa jedno, jakby już wiem, co chcę o nim powiedzieć. Po jednym gryzie i po spróbowaniu tego mięsa. Mięso, wydaje mi się, że jest to najlepsze mięso, jakie jedliśmy w ogóle w serii całej warszawskiej kebabowni. O, proszę. No, spróbowałeś, jakby jest naprawdę przepyszne. Jest chrupiące, jest tłuściutkie, jest kruche. Bardzo dobre. Lawasz i sosy wybrałbym z kebaba Elegance przed chwilą. Mięso wybrałbym stąd. Jedno i drugie miejsce nie jest od siebie daleko, bo to jest 1,5 km. Nie wiem, co bym wolał szczerze. No, ten lawasz tam mi trochę skradł serce, bo był takim naleśnikiem. Tutaj on bardziej wpada w tortillę, bym powiedział. Jest taka konsystencja tortilli trochę. Taki śliski. No ale mięcho jest naprawdę identyczne, jak jadłem w Turcji w tych kebabach. Posmak tej baraniny tutaj jest najbardziej intensywny chyba ze wszystkich kebabów w Warszawie. Więc jeśli wam to przeszkadza, no to nie wiem. Mi to aż tak nie przeszkadza i naprawdę jestem zachwycony tą taką autentycznością tego miejsca. I znowu cena, 2 dyszki. Za 2 dyszki to jest porcja naprawdę, którą się najesz. Wiadomo, że się nie napchasz. No, potrafimy zjeść 5 kebabów czasami jednego dnia, wiadomo jak jest, ale taka normalna osoba za 2 dyszki myślę, że śmiało. To jest znowu topka. Tylko to są już takie niuanse, wiesz. Tam te sosy skradły moje serce i lawasz. Tutaj mięso robi robotę bardziej. Jakby stamtąd wziąć ten lawasz i sosy i stąd mięso, byłby kebab idealny. Byłby 10 na 10. Tak czy siak, totalnie moala. Bardzo dobre mięso. Laktoza ulubiona. Ty, ale ostatnio też gdzieś tam chyba w kebabowej Warszawie piliśmy Irony i nic one nie zrobiły. Ja nie wiem, o co chodzi z tą laktozą. Raz szkodzi, raz nie. No kurczę, zapowiada się bardzo dobrze. Zdecydowanie jest tutaj najbardziej wyczuwalny ten posmak w tym mięsie właśnie. No, tak, reszta bardzo dobra. Nie jest tak pikantny jak ten poprzedni. Ciekawe miejsce, nie ma co ukrywać. Jak lubicie kebaba z samym wołowo-baranim mięsem, to przyszedłbym tutaj chyba. No wiadomo, to są te niuanse. Tamte sosy naprawdę są warte pójścia też tam. Jakby to są 2 dobre kebaby, trochę inne. Tutaj bardziej się wybija posmak tej baraniny. To mięso jest takie jakieś bardziej autentyczne. Zresztą sami widzieliście, jak to wygląda. Cena jest praktycznie taka sama, bo to jest 20 zł, tam 21 zł. Wydaje mi się, że tam był troszeczkę większy ten kebab. Tam lepszy naleśnik i lepsze sosy. Tutaj mięso, które po prostu czujecie, że no tu smakuje to tak, jak to powinno smakować oryginalnie w Turcji. W Turcji nie byłem, więc nie wiem, jak smakuje tamtejszy kebab. Bratku, tu nie trzeba nic rozdzielać ani wybierać. Można zjeść tego i tamtego nawet jednego dnia. No. A jeśli jednego dnia nie zmieścicie, to jednego tu, drugiego tam. Albo na odwrót. I macie 2 obskoczone i możecie sobie porównać. No, naprawdę one są bardzo zbliżone do siebie, a jednak inne. No. Różnią się takimi małymi niuansami. No, naprawdę bardzo ciekawe miejsce. Już jestem ciekaw, co tam wybrałeś jako trzecie. Trzecie miejsce to będzie właśnie ten Kebs na Wolumenie. Też niby kraftowy, też nowy. Jeśli chodzi o czwarte miejsce, to pojedziemy sobie do Box Kebaba, którego już testowaliśmy w tej serii, bo tam podobno wprowadzili nowe, zupełnie inne mięso niż było, że teraz jest kraftowe, super mięso. Bo pamiętam, że Boksik dostał bardzo słabą notę od nas. Był naprawdę kiepski. Ale jestem w szoku. Naprawdę drugi na naszej drodze dzisiaj. I naprawdę to jest kebab, który śmiało można polecić. Czy Elegance, czy Tantuni, to jest tutaj w okolicy tak naprawdę, więc kurde, to są kebaby, których warto spróbować w Warszawie. To są naprawdę topowe kebaby. Od 9 na 10 by się zaczynał jeden i drugi. Mega miła obsługa też. Pan chciał nas jeszcze poczęstować herbatą, ale powiedzieliśmy, że musimy jechać na następnego kebaba, bo widzowie czekają na filmy, więc jedziemy, zapinamy pasy i lecimy na następnego kebaba na Wolumen. No ale herbatkę jeszcze by taką wypił, no ale pewnie herbata się niewiele różni, chociaż może jakiś kardamon, coś tamtego, cinnamon. Pytałem jeszcze, ich dopiero 4 miesiąc działają. Więc no tak, to świeży temat. No. Ja myślę, że takich kebabów to będzie wysyp teraz po prostu. Że oni już skumali, że chcemy oryginalnych kebabów jakby, nie? Kolejna kebaba to jest kebaba kraftowa. Jest wielki po prostu baner kebab kraftowy. Się to w ogóle chyba nazywa się tak. Znaczy to nazywa się niby Kebs, ale no kebab kraftowy, wielki baner, który nie wiem, czy w tych czasach zachęca, czy wręcz odwrotnie. Różnie, no już trochę przesyt moim zdaniem jest. Trochę przesyt, trochę w ogóle już te słowa, ale już o tym chyba gadaliśmy, że kraftowe to, kraftowe to, kraftowa cebula, kraftowe sery, czy co chodzi. No i tak wiecie, czekaj, przetrę tu. No i tak do mnie pisaliście i pisaliście, przyjedź zobacz, czy to kraftowe, czy nie kraftowe, no bo nie wiadomo, no. I co, tu znowu 2 sztuki? 2 sztuki z mięsem opłacone. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobry. A co to te kraftowe znaczy?
Znaczy własno robione. Mięsko własno robione, kurczaka i kurczaka. Dobra. Macie kuraka też, to poproszę dwa lawasze małe, jeden kurczak, drugi wołowo-baranie, tak? Jasne, a sos jaki? Mieszany tu i tu. I wszystko będzie. Jakiś wariat przyjechał, ty. W ostatnim filmiku tak się falaflami zachwycałeś, nie chcesz spróbować? Mamy... Jesteście trzecim kebabem dzisiaj już. A, dobra. Chyba sobie darujemy. Ale jak będą falafele nagrywane, to wpadniemy. Będę są pomiędzy. Naprawdę super. Czy próbujemy? Nie, no nie ma szans. Chociaż mamy pomocnika. Dobra, weźmiemy małego. No, namówiłeś. Dobra, mam już trzy zawiniątka, proszę Państwa, w sreberku. Kurczak, wołowo, baranie i falafel. Namówili nas na falafela. Jest drożej niż w dwóch poprzednich kebabach dzisiaj. Wołowo, baranie mały 25, falafel i kurczak 23 zł. Dziwne, że jest najdroższy w sumie, bo nawet nie jest lokal, nie? To jest trak. Na bazarku. Fajnie, że nie mówią, że to jest baranina, tak jak w tych dwóch poprzednich kebabach, chociaż nie, w pierwszym, tylko w Elegancie mówiła, że to jest tylko baran, ale wiadomo jak jest, że barana tylko nie ma nigdzie samego. Pożyczyłem od chłopaków morza. Ogórek świeży, pomidor, cebula czerwona, sałata lodowa, stały zestaw już ostatnio. Odchodzi się od tej kapuchy, co? Głównie w tych kulomocowych jest kapucha i w sumie chyba tylko w tych kebabach, które są w picie. Sosiki na stole, ale na razie chyba nie polewam. Bardzo słony, od razu czujesz sól. Mięso grubiej skrojone i mam wrażenie, że tutaj jest troszeczkę mięsa mielonego w tym. Konsystencja po prostu jest inna niż w tych poprzednich kebabach i też najmniej jest wyczuwalny ten posmak barana, posmak kozy, jak my to mówimy. Jest to smaczne, czujecie, że jecie mięcho, ale no wydaje mi się, że jedliśmy przed chwilą dwa lepsze kebaby, jeśli chodzi o mięso. Lawasz tutaj jest podobny do tego, który był przed chwilą w tym Tantuni. Nie jest takim naleśniczkiem mięciutkim jak ten w Elegancie. Mam tu trochę problem z tymi sosami, bo za bardzo ich nie czuję. Nie wybija się ta ostrość, ale może trzeba go sobie samemu polać. Pesteczki jakieś są. W zapachu w ogóle nie czuć tej baraniny. Tam było już czuć, wiesz, w zapachu samym. I w smaku też nie czuć. To mięso jest w ogóle orientalnie tak przyprawione. To sprawdźmy sobie ten łagodny. No chyba... Mazejan chyba. Majana? Całkiem niezły, ale taki pod deserówkę. Pokaż tego kurczaczka. To mięso ma klimat trochę takiego piri-piri, nie? Czuć coś takiego w nim. I ta konsystencja też, to jak ono wygląda. Tam przecież było ile procent baraniny? 9? 8? 8. 6? Jakoś mało. I rzeczywiście, czujesz baraninę? Nie czuć tej baraniny po prostu. Niby gdzieś ona jest. Nie wiemy, nie znamy proporcji, ale no tyle co wam mogę powiedzieć. Po prostu nie czuć jej smaku. Dobra, teraz kurczaczka. Przykroję. Rzeczywiście jest lekko słodkawy, ale jest smaczny. Nie przebija się tu żaden jakiś taki mocniejszy smak w tym kurczaku. To mięso z kurczaka jest dosyć suche. Może w wariancie mieszana smakowałoby to lepiej. Szczerze, dzisiaj najsłabszy kebab z tych, co jedliśmy. I najdroższy stary. Tutaj tego mięsa też nie jest jakoś zbyt dużo, szczerze mówiąc. Ta proporcja warzyw do mięsa to takie 50-50. Nie ma takiego charakterystycznego posmaku ten kurczak, takiego wyrazistego. No. Jest tylko tak mocno przyprawiony właśnie tą przyprawą. Dobrze to wygląda mięso tam, ładnie tutaj. Mięso wyglądało ładnie, dlatego jestem zdziwiony, że się to nie przekłada na smak. Nie? Ale wiesz, ja widziałem, że to chyba głównie jest pierś z kurczaka. Nie wiem, czy ona jest czymś przekładana. To mięso powinno mieć jakieś skórki czy coś tam, żeby troszkę tłuszczyku było. Wiesz, że teraz falafel, wszystkie te kebaby wyglądają tak samo, są zawinięte w ten sam placek. No tutaj zapewniali nas, że to przepyszne i dlatego mamy go wziąć. Jest to lekko słodkie, trochę podjeżdża cynamonem, trochę curry. To jest trzeci falafel, jaki jem w życiu tak naprawdę, bo jadłem w tym pod Pałacem Kultury wtedy. Chyba w tym Hello Kebab był lepszy, był bardziej wilgotny. Kurde, no jestem trochę zawiedziony jak na razie. No ja widziałem już, że to jest po prostu z paczki odmrożone i wiesz, na fryturę wrzucane. Tak? Tutaj? Wszystko ma taki dziwny posmak, nie dość orientalny. To ja naprawdę, nie wycinaj tego, naprawdę czuję tutaj taki zapach stęklizny trochę, takich wilgoci. Tak jak w piwnicy macie taką wilgoć. Szczerze mówiąc, na te trzy pozycje jeszcze zapłaciłeś za to ile? Prawie 80 zł. Mi to nie smakuje. Sosem zalać to jakoś pójdzie, ale tak to... Wiadomo, że to mięso u nich to jest level wyżej niż kule mocy, które można spotkać na każdym kroku. Ale wydaje mi się, że to jest jednak level niżej niż Tantuni, niż Elegance. Że tam jednak to mięso, no szczególnie w Tantuni, nie? Tam to naprawdę było autentyczne, dobre mięsko, tak jakbyś pojechał do Turcji, a nawet może i lepsze. Baraniny nie czuć było wcale według mnie. W porównaniu do tych Elegance'a i do Tantuni w ogóle nie czułem żadnej baraniny tam. Jest okej, okay, ale no z tych, które jedliśmy dzisiaj, to był zdecydowanie najgorszy kebab. Zdecydowanie się z tobą zgadzam. Fajnie, że jesteśmy pod czwartym kebabem.
I tam jest napisane co? Rewolucja. Rewolucja w świecie kraftowego kebaba, proszę państwa. Box kebab. Podobne jest nowe mięso. Chwalą się rewolucją jakąś mięsną u siebie. To zapytamy, co to ta revolution. Rewolucja w box kebab. Wprowadzamy kraftową wołowinę. Dostępna w każdym lokalu. Poprosiłbym małego lawasza z wołowiną. Sos mieszany. Nedy do Hamza. Słucham? Mały wołowina mieszany sos. Tak się prezentuje rewolucja kraftowa za 17 zł. Najtańszy kebabik dzisiaj. Lawasz taki z tych najbardziej śliskich, najbardziej zbliżony do tortilli na pewno z tych wszystkich, które dzisiaj mieliśmy okazję testować. Czy tu będzie kapustka? Jest kapustka, bo nawet słyszycie jak chrupie pewnie, nie? Kapustka chrupie zawsze. Nie wiem, czy zauważyłeś, jak pan smarował sosiwem, tym białym. No, było go bardzo dużo i rzeczywiście jest go tutaj dużo. Tutaj proporcja jest mniej więcej taka. 1/3 mięso, 1/3 majonez i 1/3 kapusta. Trio. Trio takie. Bardzo czuć ten majonezowy sos tutaj. I to już smakuje, jeszcze przez ten naprawdę śliski, śliski placek, to smakujesz jak wrap. I te sosy... Mało kebabowy jest ten sos, ten biały. Coś trochę jak burgerowy, coś trochę jak Tysiąc Wysp. Trochę jak czosnkowy, taki miks. On jest i kwaśny, i słodki. I przede wszystkim jest go tutaj bardzo dużo. Za dużo. To mięso jest okej, to nie jest żaden mielonidas. Ten sos zabija to cały smak. Czujesz tylko jakbyś, nie wiem, wziął łyżkę majonezu z jakimiś przyprawami. Za dużo sosu, za mało mięsa, które jest całkiem niezłe. Tak naprawdę z dzisiejszego odcinka mógłbym polecić wam tak naprawdę od serca, tak naprawdę muala dwa kebaby. Tantuni i Elegance. Poprawili się z tym mięsem, ale to nadal, to nie jest to po prostu. No widać, że zdecydowanie jest tu bardzo dużo tego mazejanu. Mazejan tutaj króluje. Ale jaki dźwięk, człowieku. To jest przykład tego typowego takiego fast foodowego kebaba. On jest bardzo wilgotny, ma bardzo dużo tych sosów. Tak jak dzisiaj mieliśmy przykłady bardzo fajnych takich tureckich kebabów. Aż ciężko się to je, powiem wam. No naprawdę. Ugryzłem raz i... Ja bym wolał Amrita chyba to zjeść. Samo to mięso jest mega tłuste. Jeszcze te sosy takie ciężkie. Tutaj mówimy, że ta cena jest ok, bo jest 17. No ale tak naprawdę tutaj nie ma dużo wypełnienia, więc no też nie ma co kosztować dużo więcej. Nazwałbym to bardziej takim kebabem stricte kacowym, pokacowym. No i na kaca to z gagula by była po nim. Myślę, że jednak tak już podsumowując, to był najgorszy kebab dzisiaj. Box dzisiaj ląduje na miejsce ostatnie z tych czterech, które testowaliśmy. Później jest Keps, no i później myślę, że na jednym miejscu bym dał i Tantuni, i Elegance. Jeśli chodzi właśnie o te dwa kebaby, to myślę, że śmiało Topka Warszawska, śmiało gdzieś tam obok FS-a, gdzieś obok Sapko, gdzieś obok tych Sirinów, najlepszych kebsów. Bardzo dobre mięso, fajne dodatki, dobre lawasze. Dzisiaj to wszystko, oczywiście zapraszam was do subskrypcji, bo tak jak tutaj widać, nadal połowa tego nie robi, nie wiem dlaczego. A, ja jeszcze coś mam! Ja wiem, co to jest i czy ty naprawdę masz na to siłę? No dawaj, spróbujemy. Baklawa z Tantuni. Jadłem lepsze, ale taka baklawka zaspokaja chęć na nią. Wiesz, o co chodzi. Jest na tyle dobra, że jedząc tam kebaba, warto sobie ją kupić. Dywki medoros. Oczywiście oprócz subskrybowania tego kanału zapraszamy na nasze Instagramy, tak? Które się tu wyświetlą teraz. Przypniesz do tego widelca, tu Instagramy. Nie dokładaj mi roboty już, proszę. Ale zapraszamy, tam się dużo dzieje. Fajna, wilgotna taka. Ja lubię, jak są duże kawałki tych pistacji i tu tak jest, no. Bardzo dobra baklawa, nie będziemy się tu nad nią rozwodzić. Pokażę się.